tvpodkarpacie.pl. Głosowanie podczas ostatniej sesji absolutoryjnej w powiecie miało inny charakter niż zwykle. Głosowano bowiem na wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie zarządowi Rady Powiatu absolutorium. Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu dostępnych dokumentów odniosła się do opinii wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Uzasadnienie RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej jest manipulacją RIO w stosunku do radnych powiatu sanockiego, gdyż RIO wydaje tylko opinię, a Komisja Rewizyjna przedstawia wniosek o absolutorium. Radni, tak Komisji Rewizyjnej, jak i powiatu sanockiego, głosują w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium według własnego uznania, znajomości sprawy i sumienia. I nikt nie może zmuszać radnych do głosowania inaczej. Opinia RIO może być pomocna, ale nigdy nie jest opinią ostateczną. Tak mówi orzecznictwo, Szanowni Państwo. Wskazywane przez Komisję Rewizyjną argumenty, między innymi o zadłużeniach, o nietrafionych inwestycjach, o pozyskiwaniu skromnych środków unijnych, znacznie mniejsze niż to, które wskazywał starosta i zarząd przed podejmowaniem uchwał. Umocowane są w dokumentach budżetowych, których RIO w ogóle nie analizuje. Izba sprawdza plan budżetu po stronie dochodów i wydatków, a to, że wydatki finansowane przede wszystkim są z kredytów, RIO nie interesuje, a nas radnych zdecydowanie tak. Sami musimy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Czy realizowane zadania inwestycyjne i gospodarcze były celowe i czy uzasadnienie społeczne uzasadnione społecznie dla całego powiatu? Czy zadania były realizowane z zachowaniem zasad gospodarności i celowości wydatków? Czy kredyty i spłaty i pożyczki, problemy finansowe powiatu, o których słyszeliśmy praktycznie na każdej komisji, również na sesjach, były zasadne? A po odpowiedzeniu sobie, Szanowni Państwo, samym zadecydujcie o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium dla zarządu powiatu. W dyskusję nad absolutorium dla zarządu włączyli się radni, przedstawiając swoje opinie oraz obawy związane z sytuacją finansową w powiecie. Zwracana była uwaga na kwoty, na dochody. Jest to 91%. Różni się to od 100% z pewnością. Pytanie, czy wszystko było planowane prawidłowo. Ja rozumiem czynniki obiektywne. One takie są, na pewno. Ja przyznaję rację. Ale również sądzę, że były również i zapisy w budżecie roku 2013, które były po prostu zapisami wirtualnymi, jak choćby niedoszacowana oświata. Radni Polskiego Stronnictwa Ludowego z niepokojem oceniają sytuację finansową powiatu. Rok budżetowy w oświacie, w ubiegły rok, 2013, został zamknięty. Ale przecież dobrze wiemy, że został zamknięty dlatego, że z subwencji oświatowej 2014 roku wzięliśmy 2 800 000 zł, by sfinansować grudzień ubiegłego roku. O czym wyraźnie mówi Regionalna Izba Obrachunkowa w swoim uzasadnieniu, że jest to niedopuszczalne. Jeżeli jest coś niedopuszczalne, to nie znaczy, że jest dopuszczalne. Jest po prostu niedopuszczalne. Tym samym w tym roku tych pieniędzy po prostu brakuje. Myślę, że nie mamy się tutaj co kłócić o to, że taka czy inna jest sytuacja, bo jest dużo inwestycji, no i są też duże kredyty, to wszyscy wiemy, jak to wygląda, że może to nie jest zbyt wesoło. Budowa sali sportowej. Pewnie każda inwestycja, która służy społeczeństwu, jest potrzebna, ale wrócę do tego z uporem maniaka, że informowano nas, że pozyskane pieniądze z zewnątrz będą dużo większe. Dzisiaj wiemy, na dzień dzisiejszy, co będzie w przyszłości, nie wiemy, aby się udało pozyskać te pieniądze. Należy z budżetu powiatu wydatkować kwotę około 2 400 000 zł. To duża kwota. Jak już informowaliśmy w ostatecznym głosowaniu, wniosek o nieudzielenie zarządowi Rady Powiatu w Sanoku przepadł. Niemniej absolutorium także nie zostało udzielone. Starosta Sebastian Niżnik, poproszony po sesji absolutoryjnej o komentarz, odmówił zabierania głosu w tej sprawie. tvpodkarpacie.pl